Dzień dobry Państwu, przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa. Czy będzie prowadzenie? Świetnie odebrali tę piłkę. Tete, Strootman, Wijnaldum, Varane, Paul Pogba, Kante. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Hernandez, Matuidi. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Kevin Strootman może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. I piłka w rękach bramkarza. Próbują ataku bokiem boiska. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Wchodzi ze... Giroud! Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. De Frey. Proper. Promes. Wijnaldum. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Proper. Kevin Strootman. Memphis Depay. Nieudana akcja. Giroud. Griezmann. Wijnaldum. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Strzela! Uderzył, ale prosto w rywala. Paul Pogba. Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Olivier Giroud. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Wijnaldum. Rozpoczynają kontratak. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Quincy Promes! Rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki! Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca skoro... No, strzela! Świetnie blokuje obroń. Czy potem strzale będą prowadzić? Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Kante. Paul Pogba. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Promes. Varane. Kante. Matuidi. No widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Giroud. Mbappé. Może stąd strzelać! Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. Rzut rożny dla Francji. Z narożnika, Griezmann. Z narożnika, Giroud. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował. Toni Filiejna. Wijnaldum. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Paul Pogba. Giroud. Griezmann.
Paul Pogba. Olivier Giroud. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. De Frey. Tony Filiejna. Ma na skrzydle dużo swobody. Wijnaldum. Ma czas i miejsce. No, takim strzałem nie pokona się Lorisa. Olivier Giroud. Pogba. Giroud. Piłka wraca do Pogby. Antoine Griezmann. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Olivier Giroud przejął piłkę we własnym polu karnym. Wychodzą do kontrataku. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Ryzykował, ale pewnie odebrał. Griezmann. Kylian Mbappé. Griezmann. Giroud. Paul Pogba. Giroud. Ale szansa na prowadzenie. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Takiego gola określa się typowa bramka do szatni. Sędzia zaraz zakończy pierwszą połowę. Tak, na drugą wyjdą na pewno z lepszymi humorami i bardziej bojowym nastawieniem. Zaczynamy od środka. Prowadzi Francja. Kevin Strootman. Promes. Memphis Depay. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Griezmann. Olivier Giroud. Teraz Griezmann. Giroud! Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dwa szybkie ciosy, przeciwnik w szoku. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Memphis Depay. No i mamy koniec pierwszej połowy międzynarodowego meczu towarzyskiego. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Proper. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Promes. No, prawie, ale nie opanował piłki. Dobre, skuteczne podanie. Pogba. Mbappé przed szansą. Niewiele... Mbappé! Piłka w siatce. Gol dla Francji.
Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Promes, Kevin Strootman. Złe podanie Pogby. Brawo, ale jest szansa! No, tutaj napastnik strzelał groźnie, jednak Hugo Lloris pewnie ocalił zespół od straty gola. Świetne zachowanie francuskiego bramkarza. Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Paul Pogba! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Toni Filiejna. Proper. Memphis Depay. Pogba. Piłkę ma Griezmann. Francja ruszyła do ataku, akcja ostrzydlająca. Przeciwnik na razie nie brawo się broni. Strzela! Obronił ten strzał, niesamowite! Patrząc na jego dzisiejsze starania, jest to spora niespodzianka. Z narożnika Griezmann. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. I główkuje teraz poza linię boczną. Kante. Giroud. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Piłka w szesnastkę. Jest tam Giroud. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Kylian Mbappé. Umtiti. Kante. Blisko już do bramki. Ależ okazja Griezmana. Jako... Była okazja do podwyższenia prowadzenia, ale nie wyszło, choć mało brakowało. Wijnaldum. Van de Beek. Klassen. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Giroud. Mbappé. Promes. Wijnaldum. Toni Filiejna. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Olivier Giroud. Ach, szkoda, strata. Ruszyli teraz groźnie do kontry. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Wijnaldum. Memphis Depay. Klassen. Dobrze pomyślane, ale niedokładne zagranie przejmie to bramkarz. Antoine Griezmann. Giroud. Strata i przy piłce rywale. Będą szukać teraz okazji do kontry.
Memphis Depay. Sprytnie teraz. Ładnie, ale świetna szansa teraz. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Kapitalna była ta obrona. W takiej sytuacji zaprezentował nam cały kunszt bramkarza. Francja ruszyła do ataku, akcja oskrzydlająca. Przeciwnik na razie nie brawo się broni. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Toni Filiejna. Wijnaldum dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Boisko opuszcza już Paul Pogba. Jak twoim zdaniem się dzisiaj spisał? Zdecydowanie przydał się swojej drużynie. Był jej mocnym punktem. Zrobił, co do niego należy. Pokonał bramkarza rywali i to między innymi dzięki niemu teraz prowadzą. Zasłużone brawa od kibiców. Kylian Mbappé. Benzema. Antoine Griezmann. Ale strzał! Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać z rzutu rożnego. Z narożnika Griezmann. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dzisiejszy mecz